dzisiejszym odcinku. Były 3 kontrole policji, a ja mówię, możecie sobie badać. Bo to nie jest system amerykański, gdzie stawiasz domy 20 lat, prawda? To była moja pierwsza BMK w Holandii kupiona. Widzowie, serdecznie zapraszamy na 22 odcinek programu Jestem jaki jestem 3, czyli Wiśnia buduje. Siemanko, ze względu na to, że mamy wiadomo jakieś opóźnienie i teraz jesteśmy na etapie chyba września czy października 2023 w odcinkach, no to wypada przed każdym odcinkiem odrobinę się odezwać. Jest pierwsza 30. Wróciliśmy, Dagmara jeszcze roznosi rzeczy, a ja korzystam z okazji, żeby Wam powiedzieć i podziękować za wsparcie, bo program się u Krzysztofa ukazał, rozmowa była bardzo trudna, to wszystko mnie bardzo dużo kosztuje. Dzisiaj założyłem blokadę na kręgosłup, żeby zagrać Opole, ale każdy z tych koncertów, które gramy teraz, jest dla mnie bardzo ważny, bo one są praktycznie pełne. Przychodzicie, dajecie mi wsparcie, to ważne. I chcę Wam powiedzieć, że oczywiście raz jeszcze podkreślić, że ani Wy, ani ja, nikt inny, tylko sąd wyda wyrok w tej sprawie. Dajmy sobie jeszcze chwilę czasu i mam nadzieję, że ten wyrok, który padnie, oczyści mnie ze wszystkich zarzutów. Jakby nie było, czas jest najważniejszy. I pamiętajcie, ci, którzy oferują już dzisiaj moje pójście do więzienia, bądźcie usatysfakcjonowani, bo na razie jest taki wyrok. Nieprawomocny, ale jednak. A my tymczasem pojedziemy w okolice Łodzi i zastanowimy się, czy mojemu serdecznemu koledze odbiła palma. No tak, ale miejsce przepiękne. Kolejny poranek Michała Wiśniewskiego, jak zwykle spędzany na placu budowy nowego domu. Od kiedy rozpoczęła się inwestycja w podwarszawskim Łosiu, takie wizyty stały się codziennością. Jednak tym razem to nie jest dom Wiśni i jego rodziny. Wokalista odwiedził dziś znajomych, którzy również szykują swoje nowe, rodzinne gniazdko. Każde takie odwiedziny to znakomity sposób na podejrzenie ciekawych rozwiązań i znalezienie inspiracji. Ale mało kto wie, że to również świetna okazja, by odkryć w sobie nie tylko budowlańca amatora, ale także prawdziwego romantyka. Zabieram bez zaproszenia, ojcze. Mogę? Ja sobie sam połknę. Dobrze. Polcia uwielbia bez. Zrobię jej dużą radość, na pewno. Tak! Słuchaj, ona kocha bez. Ja kiedyś pojechałem... Dziękuję, wystarczy, bo jak przywiozę jej za dużo, to znowu zacznie mnie karcić, że ten. Ale ostatnio pojechałem właśnie, wiesz, do ogrodnika. I on mówi, ja nie sprzedaję bezu, ale mam na działce. I to muszę jedną rzecz zrobić, po prostu w domu zasiać bez. Ona uwielbia bez. Renia znowu uwielbia te, nie topole, tylko brzozy. Krzywy Renia uwielbia. Brzozy, o, to dla pilotów. Tu jeszcze sobie foteczkę zrobimy, ja wam zrobię, dobrze? Dobrze, dobrze. Tam ci nie są, bo nie mają stroju, mówią odpowiedniego. No, ja mam. Nie mam. Boją się. Każdy ma zajebisty strój. Zajebisty strój. Ile Lusia? Chodź, tutaj sobie zrobimy na pamiąteczkę. A wiesz co, to fajnie jest w ogóle rejestrować przy jak już ty będziesz miała wszystko pięknie zrobione, to będziesz z sentymentem do tego wracać. Wyjdzie na to, że pod kamerę. Dziękuję, nie musiałeś.
O! Zobacz, co ja tam przyniosła mnie! O, jakie ładne! Ale ładne, no! Skąd ukradłeś? Oje, od Mariusza z posesji. Aż wiozłeś wziął taki kawał drogi? Szczypce. No, dlatego trochę przywiędły, no ale... Zaraz się wsadzi, nie? Mama lubi bez. Ja to jak przynosi to na bogato pół krzaka. Nie, Falkunia, nie właśnie poleci. Specjalnie nie chciałem tyle, żebyś nie mówił. No. Bez jest fajny, bo jest tani. To był żart. To był żart. I znów wracamy na budowę. Tym razem już w miejscu, gdzie powstaje Dom Państwa Wiśniewskich. Ruch tutaj trwa niemal od świtu. Pojawiają się kolejni specjaliści, kolejne wielkie ciężarówki dowożą niezbędne materiały. Dziś dotarły nowe elementy konstrukcyjne dachu i właśnie odbywa się ich rozładunek. To ogromne zamieszanie i wielki ruch nie przeszkadzają trzem wytrawnym fachowcom, którzy przysiedli gdzieś w kąciku, by dzielić się budowlanymi, a przy okazji i życiowymi mądrościami. Dobra, a powiedzcie mi w takim razie, co można, co my mamy na dachu? Z czego będzie się składał dach? Oprócz majrufa, bo to trzeba przygotować, tak? To jest zajebisty system. Znaczy, majruf sam w założeniu jest, moim zdaniem, super rozwiązaniem, ponieważ no, tradycyjnie fotowoltaika kładzie się na pokryciu dachowym. Czyli trzeba albo blachę, albo dachówkę uszkodzić, przedziurawić, żeby zamontować ją. Czyli no, w sumie uszkodzić. I traci estetyka, na estetyce cały budynek. Teraz majruf jest już tym właściwym pokryciem dachowym, który wkomponowuje się w całą połać i wygląda po prostu estetycznie, a jednocześnie sprawia, czy no, produkuje prąd. No tak, ale potrzebuje. De facto, dobrze, on jest nakładany, ale dach trzeba przygotować, bo to cały przekrój, bo dach to cały, nie jest majruf. Cały przekrój tego dachu będzie wyglądał, że na tej krokwie zostanie zamontowana membrana paraizolacyjna, która będzie odprowadzać wilgoć powstałą w budynku z zewnątrz, nie puści wilgoci z zewnątrz do środka budynku. Przepraszam, odwrotnie, najpierw pójdzie płyta OSB, na to pójdzie membrana, potem zostaną te kontrłaty dystansowe, żeby pozostawić wentylację dachu, tak zwaną, żeby wlot powietrza był w okapie, a wylot w kolejnicy. Na to pójdą łaty i na to już będzie montowany. A pełna czy styropian to wejdzie od środka, od spodu, tak? Tak, prawdopodobnie wełna. Tutaj masz zaprojektowaną wełnę. Natomiast tutaj delikatnie poprawię Huberta, bo faktycznie cały system majrów jest troszeczkę bardziej rozbudowany ze względu na to, że przy łatach dystansowych tam te wkręty mogą, wiesz, przebić. Dlatego jest tak, że na tą więźbę dajemy membranę paroizolacyjną, na to dajemy łaty. Na kontłaty dajemy płytę OSB, na to idzie membrana specjalistyczna z systemu majrów, na to z kolei łaty, które są z dystansem i dopiero właściwe pokrycie, czyli majrów. I trochę tych warstw będziesz miał. Można było coś zrobić lepiej? Daszek nam czasem. Okej. Okay. Można było zrobić lepiej. No tak. Słuchaj, tu masz wykorzystane bardzo dobre drewno, o czym już i Hubert i ja mówiliśmy, tak? Bo ludzie sobie często nie zdają sprawy, że drewno niższej klasy, tak zwane mokre, po prostu się wykrzywia, tak? I potem są problemy z tym, że może coś się wydarzyć z dachem, tak, może coś się wydarzyć. No właśnie, ale wy się spotykacie z tym. Właśnie, do jakiego stopnia można oszczędzać? Bo to mnie bardzo interesuje. Ja się nauczyłem, że nie będę można już oszczędzać. Już no właśnie. Trochę budów miałem w swoim życiu i powiem ci, że wykorzystanie najtańszych ekip zawsze kończyło się jakąś katastrofą. Ekip, no wiadomo, no, czynnik ludzki jest najważniejszy, ale generalnie to też właśnie materiałowo to, co mówisz. Ten człowiek sobie zdaje sprawę, że powinien, no pytanie chyba, że stawia, no bo to nie jest system amerykański, gdzie stawiasz dom na 20 lat, prawda, tylko tutaj się buduje na 100 lat domy. Jeszcze czynnik. Wrócę do tego drewna. Że tak powiem, Rafał mnie poprawił, to ja go poprawię. drewno suszone komorowo, tak jak w tym przypadku, jest tak zwanym drewnem jałowym. Drewno mokre, jeżeli przywieziemy i złożymy tutaj, to w nim pozostają te grzyby, które były w tym drewnie, jak drzewo rosło, to one w tym drewnie zostają i bardzo szybko degraduje potem te drewno. Natomiast takie drewno wysuszone komorowo poprzez suszenie w wysokiej temperaturze zabija wszelkie grzyby, drobnoustroje, patogeny.
i robaki, które też tam gdzieś pod kolą mogły się zagnieździć wcześniej. Więc tak naprawdę to jest drewno na lat. To drewno jest zaimpregnowane, czy je się impregnuje, czy je... Drewno strugane, znaczy drewno suszone komorowo i strugane nie wymaga impregnacji, gdyż suszenie, tak jak już powiedziałem, pozbawia patogenów wszelakich to drewno, czyli jest drewno miałowym, a struganie powoduje to, że to drewno dużo wolniej się zajmuje niż drewno takie nieostrugane. Wiesz, jak macie niewyheblowaną drewno, to ono ma takie puchy, które odstają, tak? Powiedzmy takie włoski. To po prostu się szybko zajmuje. Słuchajcie, ale mimo wszystko, bo nie mam odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze. Często się zdarza, że ludzie próbują przeoszczędzić, bo to nie jest kwestia na... Bardzo często. I to najciekawsze, że bardzo często na takich rzeczach, na których nie powinni oszczędzić. Czyli konstrukcyjnych. Na konstrukcjach się oszczędzać nie powinno, bo to jest bezpieczeństwo i to jest tak naprawdę podstawa. I ktoś się pod tym podpisuje? Nie, dobrze, ja pytam tylko dlatego, że no czasami warto... Wiadomo przecież, no, pieniądze nie rosną na drzewach, więc to nie chodzi o to, żeby pójść i zerwać, tylko czasami odczekać i zrobić coś po prostu dobrze. To jest sprawa. Tak? Bo to się przedłuży, ale ja mam też takie bardzo złe doświadczenia i chyba każdy z tych partnerów tutaj ma swoją historię, na przykład Krzysiu Rakowski z tymi basenami. Ludzie kupują jakieś chińskie baseny, no bo są tańsze. Za to mają tam, nie wiem, telewizor wbudowany, wiesz, ten. No i ten telewizor, jak to później się okazuje, że nie ma komu, nie ma serwisu, nie ma obsługi, wiesz o co chodzi. I tak sobie pomyślałem, że no co z tego, że on zastosuje drewno, które za 15 lat będzie musiał z nią remont dachu. Chociaż wiśnia zdobywa coraz większe doświadczenie jako budowlaniec, to jednak cały czas jest przede wszystkim wokalistą. Dlatego dziś przyszła pora na zawodowe obowiązki, które są z tym związane. Czas na nagranie kolejnej piosenki. Tu się urodziłem, wychowałem. Nie, tu się. No. I spierdoliłeś stąd. Nie, wróciłem teraz. A, czyli tu będziesz mieszkał już teraz. Wiesz co, to jest mieszkanie po moich rodzicach. Mam tutaj takie całe 48 metrów po dziadkach. Michał, ty masz naszą płytę dom? Skręć w prawo. Nie. Proszę bardzo. O, dziękuję ci bardzo. Koleżanka Majkowska nie dała. O, ona żywa jest. Cześć Kinga. Generalnie mamy taki problem, że betonu, z tego co ty zamówiłaś, z betonu miało być 200 metrów bieżących, a robi się 300 metrów bieżących łącznie. Niestety, nawet w studio nagrań nowy dom i związane z nim zadania oraz problemy nie dają o sobie zapomnieć. I ja to drugą część teraz. I teraz ty, hej diable, mówię ci. Wykończy Piotrek, powiem. Chociaż to teraz będzie napciął ślad niby twój. Co z tym zarobię? Hej diable, mówię ci, możemy pić kolejne dni. Za zdrowie pięknych pań, za zdrowie brzydkich. A tutaj właśnie nie chciałem ci zaproponować, żebyś wziął i jednak mimo wszystko rozważył, bo nie ma brzydkich tekstowo, bo... Ale czekaj, żebyś... A, bo nie o kobiet. Tak, bo nie ma brzydkich. To tak mi się, jak czytałem to, to oczywiście zrobisz, jak będziesz uważał, to ty, ja tylko myślę, że to jest konsekwencją tego, co się mówi, po pierwsze, bo ograniczysz sobie bardzo, bardzo publiczność. To będzie źle odebrane. Nie ma brzydkich kobiet. Nie ma, masz rację. Ale wiesz, o kim myślałem? No. O Justynie, nie? No ja wiem, ale... Nie! Jak, żart. Jak wiesz, jak jesteś alkoholikiem, to jesteś w różnych kręgach. Pijesz z madam, mać, ale jak jesteś też takim, to pijesz z tymi takimi, wiesz... Tak, I też pijesz zdrowie, moja księżniczko, i... No właśnie, ale jak mówisz księżniczko, właśnie. Nawet jeżeli sarkastycznie, to... Możemy to wymienić, jak... Nie! Up to you! Nie wiem co, wiesz, no, pomyślcie sobie. Nie myślałem o tym, bo to pasuje, bo nie ma brzydkich. Za zdrowie brzydkich. Włodek napisał, kiedy się zaśpiewałem taką jego piosenkę. Wap Million Bab,
było utworem bardzo fajnym, przecież w życiu ale z takim przymrużeniem oka, że nie każdy to rozumie. Nie każdy złapał. Teraz załapałem to twoje, bo nie mam brzydkich. Dobre. No, up to you. Bez znaczenia, ale... To ja sobie to poprawię. Ja na przykład nawet jak śpiewam dziwkę Andrzeja, znaczy Tadeusza, czyli wypij ze mną, no to też tłumaczę, że ta dziwka jest w przenośni, tak? No bo jak zaczynasz tą piosenkę i śpiewasz, hej, ty do dziwy, mówię, jarmarszczem, kapeluszu, dziwko. I tak za każdym razem patrzę komuś w oczy. No tak. To najpierw muszę zrobić ten wstęp jednak, mimo wszystko, tłumacząc, że ona czeka księcia na białym koniu. Ja śpiewam tylko tą pierwszą część pierwszej zwrotki, drugą część pierwszej zwrotki. Tak. No i potem? I refren. No i potem dalej. A, czyli ja zaczynam, a ty kończysz. A ja potem śpiewam to. Nawet we śnie, dobra. Co z tego, że... O Boże, jakie ty masz tutaj kupę tych pomieszczeń. Głośno lubisz słuchawkę? Tak. Głośno. Głośno. To jest tak, wiesz, średnio głośno, tak mogę ci tam podciągnąć. Te dwie wypowiedzi. Ani ty, ani ten po swojej. No ale tu zrobimy jeszcze tam kilka tych wersji. Początek super. Początek jest wiesz, trzeba tych wersji zrobić kilka, bo to... Ani ty, ani ten stróż nie upijesz mnie już. I posłuchajmy tego refrenu. Ja refren mogę zaśpiewać z tobą. Bardzo dobry pomysł. Głośniej, mocniej, więcej do dna. Upadek trwa. Dobra. Michał, okej? Okay? Finito. Signores e signore. Grazie. Michałku, dzięki, jak nie wiem co. Co zrobisz? Nam jeszcze powiem. Słuchaj. Trzymaj się. Dzięki, jak nie wiem co. Słuchaj, ja zadzwonię do ciebie. Michał, ja się zajmuję produkcją. Dobrze. I co dalej robimy z tą piosoneczką? No zobaczymy, no wyślij ją. Dobra. Zobaczymy, co dalej możemy zrobić. Zobaczymy, jak ona... Jak ona zabrzmi, jak ona zagada. Tak, no bo to wiesz, to wszystko można z nią zrobić, no. Dobra. Spotkania, nagrania, telefony ciągle w biegu. Jednak ta rozmowa to chyba zwiastun czegoś wyjątkowo przyjemnego. Nie, i podpiszę ci coś, co wydaje mi się, że będzie ciekawe dla ciebie, tylko napisz mi, ile masz wzrostu. Ja mam 1,76 m. Dobrze, napisz mi to i ja jutro wrócę z informacją. I pytanie, czy myślałeś o typie roweru, tak? Czy górala, czy kuszczosę, czy gravela jakiego? Nie wiem, no to trochę jest tak, że ja mam tam, wiesz, lasy i szutry, no to... No myślę, że jest gravel, a jedziesz z barankiem w ogóle? Z kierownicą taką z barankiem szosową, czy wolisz prostą? Prostą. Prostą, dobra. Umawiamy się na jutro, ja na WhatsAppie wracam do ciebie ze zdjęciami rowerków i zapraszam cię do nas, dobrze? Dobra. Trzymaj się, papa. Pozdro dla familii. Po powrocie do domu przychodzi czas na filozoficzno-designerskie rozważania. Pola i Michał szukają wspólnego pomysłu na swoje wnętrze. Czy będzie bogate, a może złote, a skromne? Bo wiesz co, kochanie, ja bym tutaj te złote, mi się nie podobają te złote dodatki, wiesz. Czy w sensie tutaj te uchwyty złote. Nie lubię złota. No ja też nie. Specjalnie. Więc tylko to wymienię, ale reszta jest. Ale fajnie. Z drugiej strony no, zrobiłaś taki mosiąc chyba w tym. No. Ja nic nie powiem, Falkusiowi. Ale nie polanta, ja mogę tutaj oddać tak typu, wiesz, krany, krameczki. Ja nic Falkuniowi nie powiem. Synu, piesek też był skaleczony. To Polcia zrobiła i Polcia też ma opatrunek. A dlaczego ja nie mam opatrunku? Tylko ty? Powstający w Łosiu dom ma być spokojną przystanią dla najbliższych Michała, między innymi dla dzieci. To właśnie one będą już wkrótce odkrywać jego zakamarki i tajemnice. To nie są czekolady, to są, ale to są nie kalorie, to są paty ciuśki.
Nie dla małych chłopców, Farkusiu. Otwarty sklep. Aaaa, dzień dobry. Poproszę kanapeczkę albo naleśnicz. Nie ma? To paróweczki. Cześć, dzień dobry. Najmłodsze pokolenie Wiśniewskich również zastanawia się nad wystrojem i urządzeniem nowego domu. Falko właśnie przeprowadza praktyczne testy swoich pomysłów. Zwykłego kleju chcesz? Zwykłego już mam. A gdy by z Pawłem jedziecie nagrywać? Do rowerów, do Piasecznej. To możecie mnie odwiedzić. Nie, żartuję, nie możemy się spotykać. Możemy. Ale nie powinniśmy. Ja biorę. Dobra. No. Naklejam i tą zabiera przesyłkę. No a tam coś jeszcze nie na biurku, nie? Wykopę. Tak, ale co chciałem ci powiedzieć, tam możesz te faktury resztę też puścić, bo ja powiedziałem ciotce. No ale to puszczę najwyżej, jak jutro przyjdę. Jedną z największych przyjemności dla Michała jest kontakt z czterema kółkami. No, może nie tylko z nimi, ale dziś wyjątkowo cztery kółka zostaną zamienione na dwa. Zapraszam Państwa. Cześć. Cześć, zapraszam. To jest biegówka elektryczna a la motor replika podkładu motocyklowej. Jedzie 6 na godzinę, 13 bądź 20, w zależności od tego, na co mu pozwolisz. Ja Cię będę trzymał i leciutko tutaj robimy tak. I tu musimy uważać, dobra? Oj, zejdź na chwilkę. Zaraz spróbujesz sam, bo ja się boję, widzisz? Musisz odpuszczać rączkę, bo wtedy będzie ciężko. Dobra, no, i tu go wyłączamy. I to jest 6 na godzinę. To jest mega lekka prędkość. Pewnie, słońce. I to jest najwolniejszy tryb. Uwaga. A ty chcesz czarny? Zaraz będziemy wybierać dalej. Rozmiarowo możemy spróbować to, tylko to jest ciut na wyrost. Ale to jest dobrze. Ta sama marka. Ewentualnie pójdziemy na tamtą stronę, bo jeszcze tam mamy sporo rowerków, tak? Fajnie, nie? Myślę, że ty będziesz miał większy fan z tego niż on. No ktoś to by pomyślił, to Skwarna robiła rowery w ogóle? Tak, bardzo mocno poszło. 15% motocykli po prostu. Ducati robi rowery, BMW robi rowery teraz. My na dole mamy salon Ducati, BMW i tam nie stoją rowerki jeszcze, takie pojedyncze, przynajmniej demonstracyjne. A tu Skwarna bardzo mocno poszła. Ja 10 kilo. Wy? Miesiąc. To ja się z tobą. No. Ja też te dychę zrzucę. Też dychę? Wszystko. No codziennie dwie dychy trzeba robić, nie? No i jeść dobrze, nie? No tak, ale wiesz, ja już to zrobiłem. Kiedyś. Tak? 15 kilo. A kiedy? W miesiąc. Metabolizm trochę się zmienia. Boli. Jest czas na przyjemności, jest czas na wytężoną pracę. Pora wrócić do Łosia i oddać się ciężkim, teoretycznym dyskusjom na budowlane tematy. Wiesz co, powiem, ty pytałeś o kwestię jakby wiedzy inwestora, wiesz, na temat różnych etapów budowy. No trudno wymagać od inwestora, żeby znał się na wszystkim, tak? Bo po to są specjaliści. Ale gdzie się znał, no. Dokładnie, żeby mu podpowiedzieć. Ale oni myślą, że wy chcecie im po prostu wcisnąć coś, co jest droższe, bo wy na tym zarobicie, przecież to tak nie jest. Bo... Tak, ale dochodzi potem do absurdów takich, chociażby na przykład z drewnem. Jest taka sytuacja, że ktoś chce tańsze drewno, no bo czasami może go cena takiego drewna heblowanego stworzonego wystraszyć, tak? No. Ja na przykład kupuję to drewno C18, tak zwane mokre i na przykład jest całe pomalowane na zielono, tak? Inwestor myśli, ok, jest zabezpieczone ogniowo, tak? To jest takie preparaty do zabezpieczenia ogniowego. A często jest tak, że to jest po prostu barwnik dodany do jakiegoś tam lakieru i wiesz, dostajesz cenę, ale nie dostajesz tego, co powinieneś mieć, czyli zabezpieczenia ogniowego. W dodatku te drewno, jak to mówi Rafał, jeżeli zostanie zaimpregnowany na mokro, czyli wcięte element zanurzony,
to z racji tego, że ono jest w środku mokre, to nie wchłonie nic tego impregnatu, nawet jeżeli to będzie impregnat. Czyli tak naprawdę to jest to powierzchniowe zabarwienie tego elementu i to wszystko. Tam nie ma żadnej impregnatu. No ale kupuje się to z jakimś certyfikatem i tak dalej, czy... Bardzo, bardzo niewiele osób pyta o certyfikat. A, no tak. Te wyższe klasy drewna tak, ale to niższe klasy... Zawsze mnie to fascynowało, że kogoś się stać na to, żeby nie zapytać. Bo... Słowie, to pytanie błądzi, też się z dupy nie wzięło. To jest nie mniej ważne. Przecież PHD to jest tak naprawdę też swojego rodzaju dach dla firm, które się specjalizują po prostu w produkcji lub sprzedaży. No, a bardziej sprzedaży pokryć dachowy. Bardziej sprzedaży. Tu mamy taki fajny przykład. No, ale musicie pracować z producentami. Oczywiście. I najprawdopodobniej no wiadomo, są rozwiązania tańsze, i droższe, ale to nie znaczy, że jeżeli bierzecie jakiś produkt do dyspozycji, do dystrybucji, to musicie go chyba przetestować, tak? I sprzedajecie produkty, które są nic nie warte. To się wytnie. Żartuję. Słuchaj, prawda jest taka, że my zawsze oferujemy i staramy się sprzedać produkt dobry i taki, który spełni swoje zadanie. Natomiast no, prawdą jest, że są osoby, które poszukują produktów nisko, powiedzmy, budżetowych. I taki klient też jest i mamy oferty tak naprawdę dla każdego. Tak? Generalnie będzie dwa, które sprzedają hurtownie, są... Może to trochę śmiesznie zabrzmi, ale dopuszczony do budownictwa. A, dopuszczony. Tak, no nie sprzedajemy totalnego chłamu, tak wszystko, mówiąc wprost. Ale... Tak, ale to wiesz, to brzmi tak, to jest takie typowo amerykańskie. To jest okej, okay, to jest najgorsze, co może być. Jak ktoś ci powie, to jest okej. Okay. Rozumiesz? To jest takie, no może być. Słuchaj, z jakiegoś powodu nie wszyscy jeżdżą Mercedesami albo Daciami, tak? Nie, wiadomo, każdy ma, ale i Dacia pewnie, wiesz, że... I Dacia pewnie ma swoje plusy, tak? Wiadomo, nie chodzi o to. Ja miałem Mercedesa, w którym drzwi się elektrycznie nie domykały i jechaliśmy 200 km do serwisu, trzymając klucz za rękę. Ale wiesz, co ci powiem? No. Że Mercedes chyba to mają do siebie. Naprawdę. Tak? No. Teraz zrobimy tak, żeby jak Mercedes nie ja zapłaci za to, Mercedesa, ale... to puścimy. Generalnie pan powiedział o stronie Mercedesa, bo Piotr zresztą też zgłosił, ja zgłosiłem, takie sama usterka. Nie domykają się drzwi. Przecież wiecie, no trzeba naprawdę pierdyknąć tymi drzwiami, żeby się domknęło. No, dostaliśmy odpowiedź, że po jakichś 1000 razy się wyrobi. Jest taka w ogóle w sieci ta walka o ten S63 czy coś takiego, gdzie wibracje były na tym samochodzie. I nie dostał, w ogóle nie dostał teraz ten na kontrolnym badaniu, bo oni tam walczą sądowo, nie dostał dopuszczenia do jazdy po Polsce, sprzedali Mercedes, sprzedał to na Ukrainę i tam już może sobie przemalowanie. Nie, ale to myślę, że każda marka, ja jestem tam, każda marka ma swoje. To też jest, właśnie to jest pytanie. Czy trafisz na dobrego sprzedawcę, który ci wszystko powie, który ci... Żebyś miał świadomość przynajmniej, dobra, kupuję samochód tam taniej 50 tysięcy, ale niestety do wymiany są wahacze czy coś. Ale tutaj mądrą rzecz powiedziałeś i to polecam wszystkim, naprawdę posłuchajcie się czasem specjalistów w hurtowniach, bo wiecie, ci ludzie źle nie życzą. Dokładnie, jak najbardziej. Wiecie, każdy z nas może sprawdzić sobie fora internetowe, jakieś portale, ale tym bardziej to są a właśnie hurtownie zrzeszonych w PHD. A, dokładnie. Tylko, ale co chcę powiedzieć? Nie jest też trochę tak, jak przy medycynie, że ludzie, bo wspomniałeś o tym internecie, dobra, poczytają w internecie, ale przecież co człowiek to opinia? Czy to nie jest tak, że człowiek, który czyta w internecie i on się nagle staje specjalistą od dachu, czy to nie jest kurczące? Ja ci powiem, że co człowiek opinia, co artykuł to sponsor, bo nie wiem, przecież wiesz, opinii sponsorów jest sponsorów, artykułów jest sponsorowanych. No wiadomo, każdy chce przez internet sprzedać swój produkt, tak? Ale czasami warto się posłuchać w hurtowni, bo to nie jest tak, że mamy jeden produkt, który chcemy bardzo sprzedać, bo coś z niego mamy, mamy no, gamę z niego coś macie, bo to sprzedajecie te produkty, to jest firma. Mamy gamę pełną produktów, naprawdę dla każdego znajdzie się to czego oczekuję. Łoś to przepiękne miejsce, w którym dzika natura jest na wyciągnięcie ręki.
Między innymi dlatego Michał zdecydował się zamieszkać tu z bliskimi. Jednak od dnia, w którym wprowadzą się do nowego domu, dzieli ich jeszcze dość długi czas. Na razie eksperci z polskich hurtowni dachowych oraz firmy Dach Center zaczynają pracę nad montażem więźby dachowej w miejscu, w którym będzie znajdował się główny salon. Słuchaj, no generalnie malowania tego samego modelu tak naprawdę to jest góra. Pytanie, czy ta pola nie jest za gruba dla ciebie, czy będziesz się męczył, bo on szybko nie pojedzie, to jest rower teren. Nie, ja nie chcę, ja nie jestem kolarzem. Ja chcę chyba, że jesteś elektryka. Tu... No ten to jest w ogóle, kurde, kolor zajebisty. Na silniku Yamahy. Rama jest aluminiowa, generalnie rower waży 23 kg, ale masz mogę wspomaganie. Podnieść go? Jasne, że tak. To jest ciężki, mam nadzieję, że nie będziesz go po klatce nosił. Nie, ale to nie jest, wiesz... Ale jest tak naprawdę 5 kg cięższy niż taki zwykły aluminiach, tak? Jak patrzymy na rowery karbonowe, no to pewnie będzie zdycha różnicy. Wspomaganie do 25 na godzinę zgodnie z prawem europejskim, ale można zrobić Schachermacher, odblokować i jedziesz 45 na godzinę. Do 45. Natomiast to jest rower, który wymaga pedałowania, on cię tylko wspomaga. To nie jest, że masz manetę, to jest rower. Okay. Elektryka cię tylko i wyłącznie wspomaga. W zależności od tego, czy prosto, czy pod górę, ile waży, jak schudniesz, to będziesz więcej jechał, ale do 100 km zasięg? Nie, ale do tego challenge'u to muszę pedałować, bo to wiesz, to nie... Tu normalnie spalamy kalorie. Mówią oni tak, że na tym rowerze przejdziemy dwa razy większy dystans w tym samym czasie, a spalimy tyle samo kalorii, tak? Okej, okay. No to dobrze. Więc kwestia fanu, natomiast jeżeli naprawdę chcesz się zmęczyć, no to wziąłbym rower zwykły, nawet w formie testu, o tym pogadamy po prostu. Dobra. Pod kątem jakiegoś rozliczenia. Tak. Mamy tu jeszcze Total Fitness na górze, to ci karnet dorzucę. O nie. A zresztą zawsze na koncertach opowiadam, że 20 lat chodziłem na siłownię. Ubić. Zawsze była zamknięta. No, może tak być. Ja myślę, że jak prowadzę diety, to ja zrobię ten challenge, nie? To szacun, to jak jest na przykład. Ja miałem challenge, żeby rzucić dychę w tym roku, zostało mi 13, to 3 przybyłem. To mamy wszystko ustalone tak, w takim razie. Masz do mnie numer, umówimy się na odbiór roweru, jak będzie chciał zacząć challenge. Na pewno weźmiemy M-kę, zobaczyć, czy ten będzie dostępny, bo rozumiem, kolor chce się ten, czy jak obojętny. Jak będziesz gotowy, to dzwoń. Bo... Michał, dzisiaj. A no to dzisiaj. Znaczy, wolę ci go jeszcze sprawdzić, to umówmy się na jutro, bo na poniedziałek my ci dowieziemy ten rower do domu. O, to chcesz. Dobrze, to na poniedziałek, no pewnie. Ja jestem teraz i tak jutro wyjeżdżam. Dobra. Jutro wyjeżdżam na ten. Czyli ja ci wrzucę rower, wy macie jak zabrać rowery dla dzieciaków. Tak, coś teraz? Zabiorę. To one są w serwisie, zaraz poproszę chłopaków, żeby tam założyli jakieś lampki, stopki. Sylwia, będę cię poprosił, żebyś dokończyła z chłopakami temat, bo ja muszę jechać na spotkanie, dobra? Ja no, ci powiem wszystko. A ja teraz zapłacę i... Dobra, okay. To tak zrobimy. Dobrze? Mogę zdjęcie? Dobra. Zrobisz mi? Czekaj. Mam zabrać kas, proszę pana. I zaraz zabierzemy ci kas, proszę pana. Dziękuję ci bardzo. Za co? Dobra. Także jak on jest tylko ze wspomaganiem, to zastanawiam się, czy nie szukać takiego, który... jest two in one. Czyli motorower wtedy, z majątką. To już jest motorower. To się tak nazywa, tak? Mamy coś takiego tam, takiego po drugiej stronie. Mogę ci pokazać, nazywa się gear bike. Zajebiście to wygląda, ale to w ogóle nie o to chodzi, nie? A jakbyś chciał skuter, to możemy też na jakichś testach porozmawiać, żebyś sobie pojeździł. To jest edycja limitowana myszka Miki. No. A Wespę macie w ogóle, nie? Jesteśmy importerem Wespy na całą Polskę. Wespy, Piaggio, w ogóle całej tej grupy. Tam mamy jeszcze Aprilię i Moto Guzzi. Bardzo dziękujemy. Sorry za ten, ale no... Nie, nie ma problemu. Myślałem, że mam samochód pojemny, gówno prawda. Przynajmniej teraz już wiesz. Całujemy na koniec panią od marketingu. Przytulasa i jedziemy. Dobra. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia, mam nadzieję. Czekaj, a gdzie panowie są? Chłopaki? A. Chcecie się napić czegoś, czy jedziecie? Nie, wracamy. Bardzo wam dziękuję i powiedziałbym do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Brawo. No, będziemy się uczyć. No, na górę. Za ciężki, proszę. No, krótka chwila relaksu z rodzinką i wracamy do pracy. Dzień dobry, pani Dagmara jest? Dzień dobry, to ja. Dzień dobry, wszystko fajno. Każdej zagranicznej wizyty. Dobra, to chłopaków chcesz do pomocy? Tak, poproszę z nich. Polskie warunki nie robią na nim żadnego wrażenia. Jak się spało? Słabo, ponieważ kierowca jak worki ziemniaków. Jak worki ziemniaków. Masakra. Zatem klimatyzacja mnie jest tego dobiła.
A poza tym, przed panią zraście to łóżko, to chyba mocno niewygodne. Nawet w najgorsze dni Michał ma sprawdzony sposób, by jego życie choć trochę nabrało kolorów. Jestem zmęczony, jest mi przykro. I Poli jest przykro, a nie jest przykro, bo jest Poli przykro. Pierwszy raz farbowałam wiśnie tak spontanicznie w hotelu przed jakąś imprezą. W ogóle pierwszy raz w życiu. Byłam tak wystraszona, że to nie wyjdzie, wypadną mu włosy albo będzie rudy, że masakra. Dzień dobry, czy możemy prosić zdjęcie? Nie, możemy, że policjanci też chcą mieć zdjęcie. Na szczęście nie z fotoradaru. Zawsze mieliśmy marzenie, żebyś tu przyjechał. Czy sobie przepraszam, że widzicie się niezwykle fantastycznie? Niezwykła, cudowna, wrażliwa właścicielka najdłuższych dróg na świecie. Gdyby pan na tych czerwcan jakoś jedną piosenkę więcej zaśpiewał. Do zrobienia, pana. Do zrobienia. Na do widzenia Bella Ciao zaśpiewał. Super. Dobrze. Dobrze, kochanie. Nie mieliśmy okazji jeszcze pana głosić w Czerwcu. W Chojnicach tak. Tak, w Chojnicach byłem, a także w Chojnicach to pamiętam, to był 2001 rok, no. Później też było, ale 2001 to się nie fajnie skończyło, koncert był bardzo to było na stadionie, nie? Tak, no. Ale tam pamiętam, że była awantura, bo oficjele usiedli i wyrzucili tych ludzi z wózkami, no taka głupota 20 lat temu. Ale fajnie. Tyle razy Piotrowi mówiłem, za was, żeby przyjechał do nas, nie? Się tak udało, pani Dagmara fajno nas potraktowała. Swoja dziewczyna. Super, ja. Dziękuję jeszcze raz. Dobry wieczór państwu! Bardzo się cieszę. Witam Wojta i wszystkich z gminy bardzo gorąco i serdecznie. Z tego, co słyszałem, to po raz pierwszy w Czersku, aż się nieprawdopodobne. Powiedz czemu dojrzeć w okno świata, część odległą, liczą drzewo więdnące bez skali. Ja jestem palionych snów, moich marzeń i lęków, moich straconych dni, moich łez, krylanych pleseł. Poczekajcie, syn rozpłynął się w świtu płomień. Były trzy kontrole policji, a ja mówię, możecie sobie badać, kochani. Czy byli sympatyczni, nie? Ale mówię, możecie sobie badać, no ale niestety dzisiaj nie piję. Przyjaźnić się, wypełnić za wszystko i za nic. Za to, że jest jak jest, napijmy się. W górę, panowie! Bardzo dziękuję.
i przekazujemy ręce, w ręce dobre mikrofony, czyli władzę. Okej. Dobra, dobra, ostatni numer, okej? Dla Państwa specjalnie, kto ma jakąś zakochaną osobę obok siebie, to masz, to śpiewaj do niej teraz. Kochaj mnie, kochaj. I zaraz do Was wychodzimy. Dziękujemy wszystkim z Czerska, dziękujemy z całej gminy, dziękujemy tutaj na miejscu. I dzisiaj pijcie do woli, bawcie się dobrze przy Pstrągu, trzymajcie się cieplutko. Ksawier skończył 21 urodziny, Pstrąg dzisiaj ma 21 święto, to coś musi znaczyć. Trzymajcie się cieplutko, dziękujemy za zobaczenie. Na każdym koncercie to gwiazdy błyszczą na scenie, ale już po występie miłośnicy talentu Michała i jego zespołu mogą zabłysnąć razem ze swoimi idolami. To dla nich naprawdę miłe i ważne przeżycie. Panie dyrektor, czy my możemy? Naczelny strażak tutaj. Proszę bardzo, strażak. Chodźcie i to moje strażaki. Dziękuję. Super, świetnie, dobrze. Zaraz jak będę wracał, tylko wszystkie ustawione na selfie, proszę. Dobry. Dziękuję. Oskarowi dziewczynce. Zobaczy pani lekarz. Członkowie ich troje mają na koncie tysiące zdjęć z fanami. Jednak każde kolejne to zawsze powód do szczerej radości. W końcu bez tych tłumów wielbicieli praca wokalisty, muzyka nie miałaby sensu. Chciałam powiedzieć, że może tu przyjdą jakieś koleżanki, to są trzy łóżka, ale to był oczywiście żart. No i znowu się nic nie da wstawić. To wyrzuciliśmy z programu. Teraz wiecie, dlaczego nie miało oglądalności. Będzie składał się z samych obelg? Stopki dzisiaj się nachodziły. Ładne. Dobrze, daj. Stopki. Ładne to było. Takie no, w sumie. Co nowego, nie? No. Wyszło mi trochę. Tak, to przepraszam Cię bardzo. Akurat jestem u klienta, który ma imprezę 6 września. To jest 2 dni przed Opolem. No ale to, z drugiej strony to wygląda tak, że no to byłaby ta impreza, później 7 jest to spotkanie dla fanów. Czyli dzień wcześniej gramy 9. Wiśnia to człowiek, który bez wątpienia ma swój wyjątkowy styl. Nic dziwnego, że znakomicie dogaduje się z właścicielami odzieżowej marki. Ale nawet w salonie z eleganckimi ubraniami rozmowy schodzą na jeden temat. Dwupiętrowka? Nie, jednopiętrowy, tylko z podwyższeniem. Na jednym dachu, na części biurowej są jeszcze 2 pokoje, tak. To tu jest tylko, z tej strony jest ma takie poddasze z 2 pokojami i tu jest część firmowa od połowy. To jest firmowe, bo dom sam to ma tam 280 metrów, no wiesz, w domu nie potrzebuje. I to jest rzut z góry? To jest rzut z góry, tu są dachy fotowoltaiczne. Nie, to są dachy od razu zintegrowane. Aha, a jest coś takiego? Jest. Oglądaj ile wlezie. A co do pana sklep?
Czy ja wyglądam, że mnie było stać na... Dzień dobry, kochana. Nie, nie mój sklep, ale też się ubieram. Też się ubieram. Polecam sklep. Także tak, korzystając, że panią zauważyłem, mówię, a nuż coś zaproponuję. Wie pani, jak miałem 16 lat i chodziłem do gimnazjum, to pracowałem, dorabiałem sobie jako młody na przeuczeniu w domu towarowym na konfekcji męskiej. Głównie co robiłem, to składałem spodnie, które porozrzucali klienci. No tak, bo to tak. Normalnie, no. I uczyłem się pokory w ten sposób. Ale mamy wspólnych znajomych, pani Wika. A która? Virginia Schmidt. A... Andrzejka, najstarsza. A, no tak, no. Tak. My tam kultury Włochy, często współpracowaliśmy. Proszę ją wyściskać ode mnie bardzo gorąco. Wyściskam. Ostatnio w ogóle poznałem jakiegoś gościa, który już tak trafił, wiesz, że to już bym sobie w życiu nie wyobraził, że znamy tego samego człowieka, mówię nas. Wygrzebał z takich... Z takich czeluści, że on jakąś moją tam BM-kę, którą ja kiedyś miałem taką... To była moja pierwsza BM-ka w Holandii kupiona, srebrna. I ją mi ukradli w Radomiu, zniszczyli mi ją po prostu, zniszczyli, no wyłamali bagażnik, wiesz, no. A wtedy, wiesz, to ta BM-ka siódemeczka taka, no, z tych nowszych, żeby była jasność. Po lifcie już tam, już wiem, która. Po lifcie, no ale najstarsza, wiesz, z tych, ta fajna długa taka. Tak, nie chcę mi się tego lakierować i wziąłem takiego artystę, graficiarza. I mówię, weź pierdolnij to w graffiti, to całe BMW. I ono jeździło takie. I okazja... za tego graficiarza. I nie. I on tą BM-kę, kiedy ja ją już sprzedałem, to on tą BM-kę kupił. A ja, ale nie ode mnie. Bo to ktoś tam pośredniczył, wie, że to ci to poszło na jakąś aukcję i on ją kupił. No k***a, jaka jest szansa, żeby tak, wiesz, się spotkać po prostu mało. Po 22 latach. Mało. Wszyscy wiedzą, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się. A co Michał sądzi na temat ludzi w garniturach? No jestem bardzo ciekawy, bo tak sobie pomyślałem, że w sumie przy tej współpracy to nawet ty byś chodził w garniturze, Paweł. I to by... Z jednej strony ma to swoje plusy, bo byś zaczął wyglądać jak człowiek. Z drugiej strony mogłoby ci odpierdolić, że człowiek w garniturze może zarabiać więcej. Pa! Zaczynamy nasz kącik wspomnień. Pierwsze wspomnienie, jakie mi się nasuwa i jest ono dosyć śmieszne, dotyczy koszul. Zapomnieliśmy zabrać z domu koszul Michała, które były istotnym elementem koncertu akustycznego we Wrocławiu. No więc długo się nie zastanawiając, ja razem z Eweliną wpadłyśmy na genialny pomysł, no bo przecież nie możemy Michałowi powiedzieć, że koszule zostały w domu, bo by nas ukrócił o głowę. W związku z tym poszłyśmy do sklepu, kupiłyśmy nowe koszule, ale żeby się nie domyślił, że te koszule były nowe, to wzięłyśmy je, ubrałyśmy, ponosiłyśmy chwilkę, wyprasowałyśmy, popsikałyśmy jego perfumami i ubrały na koncercie. Po czym koncert się odbył, wracamy do domu i Michał następnego dnia mówi: kurde, muszę się za siebie wziąć, bo chyba przytyłem, bo te koszule jakieś takie ciasne były. Do dzisiaj nie wie, że to były koszule kupione o rozmiar mniejszy po prostu. W następnym odcinku. Związany ze sprawą moją sprzed 17 lat. Ja nie jestem jaka jestem, ja jestem bardzo różna. I nagle wpisuję w wyszukiwarkę w ogóle rzeczy, które w życiu nie wydawało mi się, że wpiszę. Bo nie wiesz, że za usługi się płaci pieniędzmi i bierzesz pusty portfel? I jak się czujesz? Dobrze, ale musisz wybrać kąt, gdzie ja nie mam podwrótka. Na czwartej na okładce to ja byłem znowu na froncie. Bryla tak, na froncie. Tak. Przyjaźnić się kłonić za wszystko i za nic, za to, że jest jak jest, napijmy się. Wszystko to, bo ciebie kocham,
i nie wiem jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę ci czym moja miłość jest, dla ciebie zabiję się.